Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Kurczę, powiem szczerze, że chyba 2 czy 3 dni temu poszedł do Was filmik, który był nagrany chyba 1,5 tygodnia temu i strasznie się za Wami stęskniłem, bo mamy kolejne paczuchy, kolejne rzeczy do kolekcji, kolejne rzeczy tutaj mamy gry zdobyte lokalnie, udało się je zdobyć. Moi drodzy, przechodzimy do rozpakowania, bo jestem strasznie, strasznie chętny, po prostu miałem taki ciężki okres w pracy, że potrzebuję czegoś, żeby się zrelaksować, a te unboxingi mnie strasznie relaksują. Moi drodzy, nie będziemy owijać w bawełnę. Zdobyty tutaj lokalnie Midway Arcade Treasures, część pierwsza. Tu, moi drodzy, są tytuły Spy Hunter, Defender, Defender 2, Bubbles, Juice 2, Sin Star, Splat, Klax i tutaj mamy Tapper, proszę bardzo. Wszystkie macie tytuły, ktoś kto będzie chciał niech sobie zatrzyma. Moi drodzy, wersja angielska. Tu mamy jakieś dowody zakupu, oczywiście mamy książeczkę. Strasznie jestem ciekaw. No, płytka jest bardziej zabrudzona niż porysowana. No ale tutaj tak jest takich zdobyczy, że tak powiem najbliższych. Moi drodzy, Soul Calibur 4, kolejna gra zdobyta. Lokalnie, komplecik. Także uzupełniamy też i PS3 kolekcję. Oj, powiem Wam szczerze, że będziecie zaskoczeni już niedługo unboxingami, bo silnie też, mocarnie jeszcze jedną platformę u siebie uzupełniam. Kto zgadnie jaką, piszcie w komentarzach, jaką platformę uzupełniam. Moi drodzy, lecimy z... To jest paczka, moi drodzy, od kolegi z kanału Salon Gier, który pomógł mi to ściągnąć z Chin. Więc Salon Gier subskrybujemy. Jak nie zapomnę, w opisie wrzucę, moi drodzy, link. To jest, moi drodzy, nic innego, ni mniej, ni więcej, jak Turbo Everdrive, moi drodzy, do Turbo Graphicsa. Proszę bardzo, tak wygląda. Do PC Engine i do Turbo Graphicsa. Jak wiecie, mam tą konsolę, mam kilka gier raptem, no niestety nie mam, chciałem się po prostu zapoznać z pełną biblioteką tych gier, no to z tytuły same z siebie są tak rzadkie, że zdecydowałem się na Everdrive'a, on był w okolicach 120 zł. Zobaczyłem tego Everdrive'a u Pęczarda na kanale, że mu kolega z kanału Salon Gier pomógł ściągnąć konsolę i tego Everdrive'a. Napisałem do kolegi z kanału Salon Gier, okazało się, że idą do niego z Chin akurat dwie sztuki, jedną dla siebie wziął, drugą zdecydował się sprzedać mi. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdro stary i wszystkiego dobrego dla ciebie i dla całej rodzinki. Dzięki, na pewno będzie testowany cała biblioteka gier, jest ich bodajże w okolicach 1300, licząc wersje regionalne, japońskie i europejskie. Wszystkie już mam, że tak powiem, przygotowane do wrzucenia tutaj na kartę i będzie testowane. Dobrze, lecimy, moi drodzy, dalej. Od czego by to zacząć? Moi drodzy, zacznijmy od tej większej. Moi drodzy, to jest paczucha z zakupami od mojego zioma Krystiana Bauera. Krystian, pozdro, stary. Mieliśmy okazję się poznać rok temu. Niestety w tym roku nie było nam dane się zobaczyć. No ale może jeszcze się życie tak wyukłada, że jeszcze się spotkamy. Więc to są, moi drodzy, zakupy od Krystiana. Tutaj dość intensywnie też uzupełniam, tak jak już mówiłem, bibliotekę PlayStation 3, bo gry zaczynają, znaczy są jeszcze sensownie wycenione póki co, ale one będą drożeć, to jest kwestia czasu, więc sobie PlayStation 3 tutaj uzupełniamy dość intensywnie. Moi drodzy, zajrzyjmy do tego. O, proszę, jak Krystian zapakował. No to mi się podoba. Jeszcze raz pozdro, stary. I wszystkiego dobrego, jakbyśmy się jeszcze może kiedyś zobaczyli, to fajnie by było jakiś napój wyskokowy skonsumować. Dobrze, lecimy. Dobra, nożyk będzie trzeba. Brutal Force, jeżeli nic innego nie działa, to Brutal Force. Dobra, nożyk sobie odłożę, żeby się nie uszkodzić. Moi drodzy, mamy reklamówkę. Spróbuję się do niej dobrać i lecimy.
Moi drodzy, co jest w zestawie? W zestawie jest Ratchet and Clank Quest for Booty. Zaraz to może tak zrobimy. Jeszcze wersja. Nastkurz planetu, odbierz kurz na planetę. Proszę bardzo, wersja polska. Ratchet and Clank. Insomniak, proszę. Więc fajna rzecz. Dobrze, lecimy dalej. Assassin's Creed 3. I teraz powiem coś kontrowersyjnego. Nie jestem zbytnio fanem tej serii. Assassin's Creed 1, którego grałem na PC w czasie premiery, strasznie mnie zniechęcił, strasznie mnie zmęczyła ta gra i doszedłem stosunkowo niedaleko. Tam przez początek tej symulacji strasznie było dla mnie to męczarnia, bo grałem z doskoku i strasznie było to, co sam początek gry był dla mnie straszną męczarnią. Potem był świetny graficznie, no ale już zabrakło czasu, żeby się zagłębić w świat Assassin's Creed, ale tu jest wersja polska, a ja też wersje polskie staram się w miarę możliwości zbierać. Więc mamy Assassin's Creed'a, kosę trzeba złożyć. Moi drodzy, Motor Storm w wersji Platinum. Mam Motor Storma któregoś. Nie wiedziałem, czy tego, czy nie tego, ale moi drodzy, ja to kupiłem w pakiecie. I że tak powiem, fajnie, że się udało zdobyć tego Motor Storma, bo chyba w tamtym nie mam instrukcji, więc. A instrukcje są uniwersalne dla wersji zwykłych i Platinum, więc fajnie, że jest Motor Storm. I moi drodzy, coś, na czym też mi zależało, to się wyczyści. Mam sposób na takie mazakiem porysowanie. Troszkę jest tutaj siepnięte. Need for Speed Rivals. Zależało mi na tej grze, bo moi drodzy, troszkę porysowana, spalcowana, to się wyczyści. Zależało mi na tej grze, moi drodzy, bo mam ochotę na jakąś ścigałkę ostatnio. I myślę, że to może być dobra opcja. Też wersja polska, troszkę zaczerpnięte, ale kolejna gierka na PS3 jest. Więc moi drodzy, lecimy dalej z paczuchami. Tutaj chyba nikogo nie zaskoczę tym, co jest w tej paczce. Nie wiem, czy mnie słychać teraz, bo strasznie się wszystko pochrzaniło. Chyba mi mikrofon wypadł. Sekundka. Raz, 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 chyba lepiej. Więc, moi drodzy, lecimy z następną paczką. Tu chyba nikogo nie zaskoczę. Najwyżej dogram audio do tego filmu, jeżeli się okaże, że coś poszło nie tak. Tu chyba nie zaskoczę, bo jestem, moi drodzy, zbieraczem serii Command & Conquer. Tu, moi drodzy, mamy Tiberian Sana plus Firestorm Mission CD. I teraz najlepsze i dokumenty. Najlepsze jest to, że moi drodzy, ja po prostu tej wersji nie miałem. To jest wersja, której po prostu najnormalniej w świecie nie miałem, a staram się skompletować wszystkie. Więc mamy wersję angielską Tiberian Sun plus Firestorm na PC. I tu, moi drodzy, coś, co usprawni mi znacznie robienie różnych dziwnych rzeczy, które chcę robić. Brakowało mi czasu, ale chyba zacznę po prostu w nocami się bawić, bo to coś, proszę bardzo, to coś, moi drodzy, to jest HD Video Converter. Mam już jeden, tylko rozchodzi się, moi drodzy, o to, że ja mam dwa komputery, dwie miejscówki i musiałem sobie jeszcze jeden zdobyć, z tym, że zależało mi na tym, żeby ten miał zamiast wyjścia, może to tak pokażę. Tu mamy standardowe wyjście, output HDMI, power i tak dalej, ale tu mamy wejście na SCARTa. Dlaczego wejście na SCARTa? Zaraz, moi drodzy, przerwę ten film i pokażę Wam, jaki kabel gdzieś tam, kiedyś tam, do jakiejś konsoli dostałem i dlaczego zależało mi na SCARTie. Dajcie mi chwileczkę, moi drodzy, za chwileczkę wracam, pokażę Wam ten kabelek i wszystko się wyjaśni, dlaczego kupiłem to rozwiązanie. No to pyk. Dobrze, moi drodzy, już jestem. To jest kabel, o którym mówiłem. Z jednej strony mam wejście z kart i patrzcie, co się dzieje z drugiej strony.
Z drugiej strony mam uniwersalny kabel. Proszę. To jest chyba Xbox, z tego co pamiętam. Tu mamy S-Video. Chyba to jest Segowe, tak mi się wydaje. Zaraz, chyba to jest Segowe złącze. Tu mamy, moi drodzy, PlayStation 1 i 2. Tutaj mamy. Ha, i teraz nie pamiętam, która to jest konsola, PS3? Nie pamiętam. Więc, moi drodzy, mamy z jednej strony wpinamy sobie SCART-a, a z drugiej strony mamy komplet wtyczek. Tak to wygląda, o. Komplet wtyczek, czyli mamy masę konsol, które możemy mieć ustawione w gotowości. Włączamy, włączamy, włączamy. Wpinamy, włączamy konwertera, włączamy sobie upscalera i, moi drodzy, mamy. Po prostu zaczynamy nagrywać bez, że tak powiem, kombinowania. I na tym bardzo mi zależało, żeby ten kabel uzupełnić, go po prostu podpiąć. Więc myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ten kabelek, ten wideokonwerter, moi drodzy, tak się te wyrywy prezentują tutaj. Z tego ostatniego rzutu, tutaj jest jeszcze od Patrycji i od Aziego chusta z Dreamcasta. Więc, moi drodzy, powiedzcie mi, co sądzicie o tym rozwiązaniu, bo potrzebuję czegoś uniwersalnego. Muszę się wreszcie w moim game roomie zacząć rozgaszczać i po prostu ustawić sobie konsole, z których będę korzystał bez przepinania, bo no, to za dużo czasu pochłania, a ja chcę działać. No i tyle, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Dużo zdrowia, mówił Kusok May Retro Hobby. Pa, pa, cześć! Thank you.